Historia ta miała miejsce w Sprotham City. Z pozoru było to ciche, spokojne miasto. Niestety, jego spokój zakłóciła szajka bandytów pod przywództwem niejakiego Brudoty. Starali się jak tylko mogli, by ta piękna i sielska kraina kojarzyła się wszystkim jak najgorzej. Ich ulubionym zajęciem było zaśmiecanie i niszczenie tego, co piękne i naturalne. Na szczęście w mieście pojawił się ktoś, kto postanowił podjąć walkę z przestępcami. To kapitan Czyścioch. Zawsze zjawiał się tam, gdzie ekipa Brudoty robiła swoje niecne występki. Bandyci ze strachu sami zaczynali sprzątać po sobie. A nasz bohater wskazywał im, jak mogą naprawić swoje złe zachowanie. Po wszystkim bandyci nie mogli uwierzyć, że życie dobrych ludzi jest takie proste i w dodatku darmowe. Dzięki postawie naszego superbohatera do Sprotham City wrócił blask i porządek, a ekipa Brudoty może już tylko zaśmiecać swoją celę w więzieniu, do którego wszyscy trafili. Każdy z nas może zostać bohaterem, także ty. Wystarczy zacząć od drobnych, prostych rzeczy, chociażby sprawdzenie deklaracji śmieciowej i sprawdzenie, czy zadeklarowane osoby w danej rodzinie się zgadzają. Pamiętaj, że pieniądze, które gmina wydaje na niezadeklarowane osoby i na sprzątanie nielegalnie wyrzuconych śmieci, możemy przeznaczyć na wspólne, inne cele, które będą z pożytkiem dla naszej lokalnej społeczności. Także pamiętaj, zostań bohaterem.